Tak jak wspomniałem na początku, dziś chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, co trudne w naszym dziedzictwie, bo z reguły tematy, które podejmujemy, mają jakiś walor, jeżeli można tak powiedzieć, budujący. Przypominają to, co wielkie i wspaniałe w naszej historii, w najróżniejszych aspektach. Dzisiaj mam mówić o okresie II Rzeczpospolitej, ale nie tyle z perspektywy jej wielkich, niezaprzeczalnych osiągnięć, o których nie możemy zapominać. Gdyni, COP-u, zjednoczenia trzech zaborów, wykształcenia patriotycznych obywateli, stworzenia pewnego etosu patriotycznego, ale musimy spoglądać także na naszą historię w jej bardziej, powiedziałbym, dyskusyjnych fragmentach, by wyciągnąć z nich naukę dla siebie, dla naszych czasów. Problem sporów politycznych, podziałów politycznych, kłótni, dramatycznych podziałów, do jakich dochodziło w II Rzeczpospolitej, wydaje mi się bardzo ważnym tematem także z punktu widzenia dnia dzisiejszego. Bo przecież jesteśmy nadal jako społeczeństwo podzieleni. Nawet jeżeli przyjmujemy założenie, że tylko my mamy rację, że nie powinniśmy się przejmować tą całą resztą, która myśli inaczej niż my, to problemu sporu politycznego to nie usuwa. I pytanie o odpowiedzi na sytuację sporu politycznego, które możemy w pewnym sensie przetestować na historii II Rzeczpospolitej, jest pytaniem, które dzisiaj jak najbardziej powinniśmy sobie zadawać. Przed nim jeszcze nasuwa się pytanie głębsze. Moim zdaniem ryzykujące w odpowiedzi stereotyp, uproszczenie, stereotyp i uproszczenie, z którym chętnie polemizuję. Ale często wraca taki stereotyp. My Polacy zawsze się dzielimy, zawsze się kłócimy, wyjątkowo jakoś bardziej od innych. I uważam, żeby była to jakaś prawda historyczna, kiedy przyjrzymy się bliżej społeczeństwom innym narodom, które powstały w historii, widzimy i w nich wiele bardzo ostrych podziałów, czy sięgniemy do narodu żydowskiego, czy do narodu niemieckiego, czy do rosyjskiego. No możemy o każdym niemal powiedzieć w ten sposób, że znajdujemy w ich historii bardzo ostre, często nawracające podziały, różnie przebiegające. Ale rzeczywiście w naszej historii można odnaleźć historię, czy przypadki takich podziałów od samego początku, bo przecież przypomnijmy wstąpienie na tron Bolesława Chrobrego odbywa się na zasadzie, no w pewnym sensie, zamachu stanu, podeptania testamentu ojca Mieszka i wyzucia z dziedzictwa przyrodnich braci i macochy. I wtedy pojawiają się pierwsi niedynastyczni bohaterowie naszej historii, oślepieni dygnitarze przy dworze wygnanej macochy Bolesława Chrobrego, a więc można powiedzieć opozycja wygnana i oślepiona. Dla dobra Polski możemy powiedzieć, patrząc na dalsze losy panowania Bolesława Chrobrego, tak szczytnego dla nas. Ale na początku jego panowania jest spór, jest dramatyczna decyzja tych, którzy mają współdziedziczyć Polskę, jeszcze wtedy tak się nie nazywającą, państwo, wyrzucamy, prześladujemy. Może słusznie, wyszło na dobre jakby dla naszego dziedzictwa, ale pytanie wciąż pozostaje. I tak te historie podobnych sporów politycznych będą powtarzały się w każdym wieku, odnawiały w każdym wieku. Przypomnijmy historię Bolesława Szczodrego, śmiałego, jego starcie z biskupem Stanisławem. Starcie zakończone tragicznie i przecież nie tylko dla biskupa, ale i dla króla i dla jego zwolenników, którzy zmuszeni zostali do emigracji, potem wracają, stanowią jakby taką wewnętrzną opozycję w czasach
następnych Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Nie zamierzam tak, że tak powiem, zatrzymywać się nad każdym wiekiem naszej historii. Chcę tylko pokazać, jak głęboko sięgają te podziały polityczne wewnątrz czy w otchłań naszej historii. W zeszłym roku jakoś niepostrzeżenie minęła ta smutna data, na przypomnieniu której bardzo mi zależało właśnie jako przestrogi. Dokładnie jakby w 2/3 naszego dotychczasowego biegu historii, po 700 jej latach, czyli 350 lat temu, teraz to już będzie 351 lat temu, w bitwie pod Mątwami, jednej z najkrwawszych bitew stoczonych między Polakami, jak pamiętamy, pokonał hetman Jerzy Lubomirski wojska królewskie Jana Kazimierza i była to rzeź właściwie, rzeź między Polakami, choćby były też tam cudzoziemskie, że tak powiem, autoramenty służące królowi. Jerzy Lubomirski pobił na głowę Jana Sobieskiego. Pamiętać tą smutną okoliczność. Pobili się o Polskę, tak, bo Lubomirski reprezentował nie tylko własny interes, ale swoją wizję Polski, polskiego republikanizmu, polskiej wolności szlacheckiej, którą według jego zwolenników, według niego samego chciał ograniczyć król swoimi reformami, wzorowanymi w jakimś stopniu na Francji. Otóż takie spory wokół tego, jak ma wyglądać Polska, wynikają między współobywatelami. To nie są tylko spory między swoimi i zdrajcami. To byłoby proste, ale za proste. Te spory przybierają czasem dramatyczny przebieg i charakter wtedy, kiedy spierają się obywatele, ci, którzy czują się obywatelami jednego kraju i szukają jego dobra. Bo oczywiście są zdrajcy, którzy nie szukają dobra politycznej wspólnoty, którą faktycznie chcą rozbić. I tak było w różnych pokoleniach naszej historii. Ale są też grupy, obozy polityczne, podziały, które pozwalają mówić o sporze racji. I o takiej właśnie sytuacji chcę mówić w odniesieniu do II Rzeczpospolitej. Mówiliśmy na poprzednim naszym spotkaniu o walce o granice, o ocalenie niepodległości przed najazdem bolszewickim. Mówiliśmy o ogromnym sukcesie społeczeństwa polskiego, które stało się narodem polskim na przełomie XIX-XX wieku i udowodniło to w XX roku w postaci masowego oporu stawionego bolszewickiemu najazdowi i bolszewickiej pokusie rozbicia społeczeństwa według klasowych linii podziału. Warto to dzisiaj przypomnieć, skoro obchodzimy dzisiaj, może nie obchodzimy, ale powinniśmy pamiętać setną rocznicę bolszewickiego przewrotu. Akurat to dzisiaj przypada ten moment. Ale Polska obroniła się przed tym bolszewickim wyzwaniem. Była oczywiście część współobywateli odrodzonej II Rzeczpospolitej, którzy na tę pokusę bolszewicką odpowiedzieli z entuzjazmem. To byli komuniści. Ich możemy jednakże z naszej dzisiejszej refleksji wykluczyć, a raczej postawić na marginesie, ponieważ oni jasno w Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, utworzonej w grudniu 18 roku i później w jej kolejnych wcieleniach, stawiali jeden cel: likwidacji państwa polskiego, zniszczenia tego dziedzictwa, które przez 10 wieków już tworzyło, czy prawie przez 10 wieków tworzyło Polskę. A więc o nich nie będziemy mówili, choć musimy ich wymienić, bo to bardzo ważny element krajobrazu wyzwań politycznych, z którymi państwo polskie musiało sobie radzić. Państwo polskie musiało sobie radzić z tymi, którzy chcieli je zniszczyć, a byli jego współobywatelami. To byli nie tylko komuniści, ich było 1%, 2%, może 3%. Mniej więcej o takiej skali mówimy. To nie jest całkiem mało.
To nie jest całkiem mało. To nie była grupa aż tak marginalna, jakby się wydawało. I mówię to także w odniesieniu do naszych dzisiejszych refleksji o tym, czy dzisiaj w Polsce wszyscy chcemy dobra Polski. Nie, myślę, że jest co najmniej kilka procent naszych współobywateli, którzy chcą destrukcji tej wspólnoty politycznej, którą my chcielibyśmy budować dalej, tworzyć dalej. Ale w II Rzeczpospolitej takich grup, można powiedzieć, społecznych, których nie tylko nie wiązała żadna lojalność wobec Rzeczpospolitej, wewnętrzna lojalność, bo oczywiście prawnie każdego obowiązywała, ale grup społecznych, które zmotywowane były w dużej części, a w każdym razie w dużej części swoich elit, do walki z II Rzeczpospolitą było przecież więcej niż komuniści. To były mniejszości narodowe. Nie wszystkie w tym samym stopniu. Pamiętajmy wyniki spisu z 1931 roku. 69% to ludność polska. 14% to ludność ukraińska. 8,5% ludność żydowska. Tylko 3 z niewielkim kawałkiem procent przyznało się do narodowości białoruskiej, bo 2,2% zadeklarowało się jako tak zwani tutejsi na terenach głównie dzisiejszej Białorusi. I także około 3% mniejszość niemiecka. Czy można było budować wśród nich, można powiedzieć, grupę lojalnych obywateli zatroskanych o dobro tej wspólnoty politycznej, którą część stanowili? Otóż to była jedna z osi sporu wewnątrz II Rzeczpospolitej. W jakim zakresie można liczyć na to, że te liczące ponad 30% ogółu społeczeństwa, grupy mniejszościowe, staną się częścią wspólnoty rozumiejącej dobro wspólne właśnie. Dobro wspólne, jakim jest Rzeczpospolita. Rzeczpospolita Polska. Z Polską w centrum. Z Polską jako rdzeniem tradycji religijnej, duchowej, kulturowej, językowej, ale zostawiającą miejsce wystarczające, by zaspokoić mniejszościowe grupy. Jakie może być to miejsce? Czy istnieje takie miejsce, w którym da się pogodzić aspiracje grup mniejszościowych z polskością Rzeczpospolitej? To była jedna z osi sporów II Rzeczpospolitej. Ten spór można już jakby, wychodząc z roku 21, bo dotarliśmy do roku 21 w naszej poprzedniej dyskusji. Otóż ten spór można od razu naszkicować na podstawie wydarzeń z następnego roku, z 22 roku. Tworzy się na zjeździe Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej organizacja nazywana Młodzieżą Wszechpolską, która energicznie chce realizować program reprezentowany i jakby stworzony koncepcyjnie przez przywódcę całego obozu narodowej demokracji Romana Dmowskiego. Ten program opiera się na założeniu, że ludności żydowskiej nie da się zasymilować, trzeba ją w pewnym sensie odepchnąć i choć program Romana Dmowskiego zakładał, że można i trzeba zasymilować mniejszości słowiańskie, czyli Ukraińców, Białorusinów, w zasadzie politykę prowadził, a w każdym razie wychowywał w tym kierunku, że tak powiem, tych, którzy uważali się za jego uczniów, że należy owe mniejszości słowiańskie także traktować, jakby się je chciało zniechęcić raczej niż zachęcić do polskości siłą. Pytanie o słuszność tego programu napotyka od razu na bardzo ważne caveat, ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie pod adresem Dmowskiego, ale pod adresem tych, którzy krytykowali jego program. Bo w tym samym 22 roku działa już bardzo aktywnie ukraińska organizacja wojskowa, UWO,
organizuje swoje bojówki, oczywiście nielegalne, ale niemniej przeto działające, organizujące napady na polskie urzędy, poczty, dokonujące aktów terrorystycznych, prawda? Już wtedy, w 22 roku. Czy można znaleźć tu jakąś płaszczyznę porozumienia? Z kim, z jaką częścią? Jak to zrobić? Strasznie trudny dylemat. W tym samym 1922 roku zaczyna się rysować dramatycznie konflikt wewnętrzny w obrębie samego społeczeństwa polskiego, wąsko, etnicznie, jeśli można tak powiedzieć, rozumianego. Ten konflikt dotyczy nowej formuły państwa polskiego po konstytucji marcowej z 21 roku. W sytuacji, kiedy relatywną większość, nie bezwzględną, ale relatywną większość w Sejmie, w Senacie ma narodowa demokracja. Pytanie o to, jak zbudować większość stabilną, pozwalającą na skuteczne rządy w państwie. Czy narodowa demokracja pozyska centrową formację chłopską, PSL-Piast, czy też powstanie bardziej centrolewicowa formacja, której naturalnym liderem wydawał się Piłsudski, formacja oparta o PPS, oparta o PSL Wyzwolenie, o inne, mniejsze ugrupowania. Czy da się pogodzić te dwa kierunki? Czy da się budować wspólne dobro między tymi dwoma tendencjami? Okazuje się to bardzo trudne już właśnie w roku 1922, kiedy doszło do kryzysu gabinetowego, takiej przepychanki między naczelnikiem państwa, którym wciąż jeszcze był Józef Piłsudski, a sejmową większością narodowo-demokratyczną, która zakończyła się, no właściwie nie tyle zakończyła się, muszę o jednym jej epizodzie powiedzieć, zgłoszeniem przez Sejm kandydatury Wojciecha Korfantego w pewnym etapie tej przepychanki. Niezwykle zasłużonego, powiedziałbym fundamentalnie zasłużonego dla sprawy polskości Wielkopolski i Śląska, działacza chrześcijańskiej demokracji, narodowej demokracji, a potem chrześcijańskiej demokracji. Piłsudski osobiście nienawidził Korfantego. I Piłsudski zrobił wszystko, żeby Korfantego nie dopuścić do stanowiska premiera. Ta nienawiść o charakterze osobistym, obopólna. Korfanty nienawidził Piłsudskiego, Piłsudski nienawidził Korfantego. Była częścią rzeczywistości politycznej. Tak, antagonizmy osobiste, wrogości osobiste niestety występują w każdej polityce. I w roku 1922, i w roku 2017. Także wśród patriotów, bo i Korfanty był patriotą na pewno, Józef Piłsudski był patriotą. Próba wyjścia z tego kryzysu zakończona ostatecznie wyborami, zarówno do Sejmu i Senatu, jak i przede wszystkim wyborem prezydenta, jak wiemy, zakończyła się tragicznie. Wybory z listopada 1922 roku przyniosły zwycięstwo prawicowemu blokowi Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodu, blisko 30% głosu. Ogromny sukces odniósł blok mniejszości narodowych, głównie głosami żydowskimi i niemieckimi. Blisko 16% głosów. Na trzecim miejscu dopiero znalazła się centrowa formacja chłopska PSL-Piast. PPS miał 10% głosów w tych wyborach. Komuniści 1,5% niecałe. Otóż wtedy właśnie zarysowuje się to napięcie, kto w takim razie obejmie symbolicznie ważną, choćby politycznie nie aż tak skuteczną, w świetle konstytucji marcowej, godność prezydenta Rzeczpospolitej. I tu dochodzi do znanego państwu oczywiście doskonale tragicznego zdarzenia,
jakim było przeforsowanie głosami bloku mniejszości narodowych kandydatury profesora Gabriela Narutowicza, nie spodziewającego się bynajmniej takiej godności, nad kandydaturą prawicowo-centrową Maurycego Zamoyskiego, także nieposzlakowanego patrioty. Wybory dokonywały się w Zgromadzeniu Narodowym, a więc wybierali tylko posłowie i senatorowie. Wynik wyboru był 289 do 227. Oczywiście bez poparcia mniejszości narodowych Narutowicz nie mógłby zostać prezydentem, nie przeważyłby głosów prawicy. To ludzi wychowanych w szkole Romana Dmowskiego wzburzało i oburzało. Stąd manifestacje i w tej atmosferze dokonany zamach na Gabriela Narutowicza w grudniu w Zachęcie. Zamach, którego na pewno nie chciał Roman Dmowski, na pewno nie chciał żaden z przedstawicieli sejmowej większości, czy no tej relatywnej większości narodowo-demokratycznej, ale której w owej atmosferze konfliktu, walki o prestiżowy tytuł prezydenta Rzeczpospolitej dokonał człowiek przekraczający na pewno granice zdrowia psychicznego, Eligiusz Niewiadomski. I wtedy pojawia się pytanie, co w tej zdestabilizowanej przez zamach na prezydenta sytuacji będzie z polską wspólnotą, tak dramatycznie podzieloną. W tym momencie Piłsudski odsuwa od siebie pokusę, którą podsuwali mu niektórzy towarzysze z PPS. Ci mianowicie namawiali go do tego, by przeprowadził wtedy zamach stanu, w którym aresztuje się przywódców narodowej demokracji, wytoczy się im procesy, rozwiąże się problem, w cudzysłowie oczywiście rozwiąże, problem z ową prawicową, relatywną większością w Sejmie, bo się ją po prostu zdelegalizuje. Piłsudski, i to jest jego niewątpliwie duża zasługa, tę pokusę od siebie odsunął. Odsunął od siebie pokusę wizji manichejskiej, która wprowadzana do polityki zawsze przynosi jak najgorsze skutki. To znaczy my mamy rację, my jesteśmy dobrzy, a cała reszta jest zła, jest pogrążona w mrokach ciemności. Skoro tak, to możemy tę resztę zdelegalizować, usunąć. Ale odsunąwszy tę pokusę, doprowadziwszy do skutecznego wyboru drugiego prezydenta, Stanisława Wojciechowskiego, który wydawał się kandydatem najbardziej kompromisowym dla wszystkich stron konfliktu, absolutnie do przyjęcia, Piłsudski nie zapomniał tej dramatycznej lekcji przesilenia i nie zapomniał oczywiście o tym, co stanowiło część jego światopoglądu, a mianowicie o tym, że choć świat się nie dzieli na tylko dwa obozy światłości i ciemności, to jednak w tym polskim świecie jest jeden człowiek, który rozumie najlepiej, co jest dobre dla Polski. To jest Józef Piłsudski. I on jest odsuwany od władzy. Już nie jest naczelnikiem państwa, już pełni tylko funkcje wojskowe i widzi, jak ta większość prawicowa stopniowo przejmuje państwo, a w każdym razie funkcje rządowe, marginalizując możliwość oddziaływania, legalnego oddziaływania Piłsudskiego, który uważał, że nie tylko ma największe zasługi dla Polski, ale wie najlepiej, co dla Polski dobre, i traci wpływ na tę rzeczywistość. I to jest przesłanka do zarysowania wizji konfliktu, w której Piłsudski jednak wraca do wizji, którą odsunął od siebie w grudniu 22 roku, a mianowicie do wizji starcia obozu dobra i zła. Oczywiście wszyscy Państwo znacie słowa z plakatu komunistycznego o zaplutym karle reakcji. To był cytat z Józefa Piłsudskiego, z jego słów wypowiedzianych tu w Bristolu 3 lipca 1923 roku. Przypomnę te słowa związane z rezygnacją marszałka Piłsudskiego z funkcji przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej.
to już jedna z ostatnich funkcji, jakie pełnił oficjalnie Piłsudski, na znak protestu przeciwko przejmowaniu państwa przez demokratyczną większość prawicowo-centrową. Piłsudski powiedział tak o endecji. To zapluty potworny karzeł, wylęgły z bagien rodzinnych, bity po pysku przez każdego z zaborców, sprzedawany z rąk do rąk, płatny. No nie da się w sposób bardziej poniżający i wykluczający z kręgu ludzi, którym można podać rękę, z którymi można rozmawiać, których można traktować de facto jako moralnych partnerów. Nie da się mocniej wykluczyć 30% społeczeństwa, bo tyle głosowało na narodową demokrację. Nawet jeśli marszałek miał powody w świetle wcześniejszego zamachu i nagonki prasowej na Narutowicza i na niego samego, to znaczy na Piłsudskiego, czy w świetle doświadczeń rzeczywistej korupcji, nieporównywalnie mniejszej niż obecnie, mam na myśli oczywiście rządy Platformy Obywatelskiej, ale były przecież przykłady korupcji w szeregach urzędników, nominatów partyjnych, którzy obejmowali funkcje państwowe wtedy. Najważniejszym przykładem była sprzedaż, można powiedzieć, poniżej kosztów zakładów żyrardowskich w taki sposób, że rząd polski na tym bardzo stracił. To wiązało się oczywiście z odpowiedzialnością ówczesnego ministra skarbu. To był tylko jeden z tych przykładów. Niezależnie od wielu argumentów, które Piłsudski mógł przywołać na rzecz bardzo surowej krytyki stanu rządów w 23 roku sprawowanych przez centroprawicę, tego rodzaju sposób podejścia do współobywateli na pewno utrudniał budowanie wspólnoty. Przypomnijmy potem słynną ugodę, czy pakt landskoroński, w której narodowa demokracja złączyła się, można powiedzieć, strategicznie z Witosem, z PSL-em Piast, co zresztą otworzy później Piłsudskiemu drogę do porozumienia z tymi, z którymi wcześniej, czy w kierunku których narodowa demokracja wcześniej, że tak powiem, wychylała swoją orientację, mianowicie kręgi ziemiaństwa. Od momentu, kiedy endecja zdecydowała się na sojusz z Witosem, oczywiście wraz z pewnym programem reformy rolnej, parcelacji majątków, ziemiaństwo, które w niemałej części sympatyzowało z narodową demokracją, niemała część tego ziemiaństwa zacznie, a w każdym razie, kiedy Piłsudski w tę stronę się zwróci, zacznie popierać jego wizję Polski i polskości. To zostanie oczywiście symbolicznie skonsumowane w czasie wizyty Piłsudskiego w Nieświeżu już po zamachu majowym w 1926 roku. Ale wracam teraz do sytuacji, w której to porozumienie prawicy z partią chłopską sprawia wrażenie, że wydaje się, że utrwalą się te rządy centroprawicy, że to już jest większość. To już nie jest tylko większość relatywna, ale po prostu większość demokratyczna do sprawowania władzy. PPS niestety, z której kart historii można znaleźć wiele wspaniałych przykładów patriotyzmu, wielu działaczy PPS-u wykazało się wtedy właśnie taką skrajnie manichejską wizją rzeczywistości politycznej, która nakazywała zrobić wszystko, dosłownie wszystko, żeby władza centroprawicy w Polsce się nie utrwaliła. Tak doszło do serii strajków i do prowokacji krwawo zakończonej w Krakowie w listopadzie 23 roku, kiedy zginęło w starciach ulicznych, akurat na tej ulicy, gdzie mieści się redakcja Arkanów, więc jest mi to bliski teren, 31 osób. Pół na pół. Żołnierze i robotnicy. Skąd mieli broń robotnicy? No, był to efekt pewnej prowokacji, w którą jedną z istotnych ról odgrywał późniejszy pułkownik wieszatiel Kostek Biernacki. To nie była masakra robotników przez żołnierzy. To była wzajemna masakra bojówek PPS-owskich i żołnierzy służących legalnemu rządowi. Kto miał rację w tym sporze?
Niestety nikt. To była po prostu odsłona wojny domowej, która się wtedy z inicjatywy PPS-u, który miał 10% poparcia, a Hienopiast miał ponad 50% poparcia, czyli no, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe i Piast. PPS chciało to podważyć właśnie takimi ulicznymi metodami połączonymi z przemocą. Ta systematyczna kontestacja w atmosferze bardzo ostrej kampanii prasowej z obu stron, nie przebierano w słowach, jak dzisiaj ubolewamy nad językiem naszej debaty politycznej czy publicystyki, naprawdę sięgnięcie do gazet II Rzeczpospolitej no, wyleczyłoby nas z kompleksów. Obrzucano się naprawdę najgorszymi obelgami, wyzwiskami z obu stron. Jak wiadomo, skończyło się to, ten okres takiego przeciągania po dymisji rządu Witosa, drugiego rządu Witosa w grudniu 23 roku następuje gabinet Władysława Grabskiego, pozapartyjny czy ponadpartyjny, który doprowadza do rzeczy bezcennej dla Polski, do stabilizacji waluty, przeprowadza reformę, wchodzi złoty, jedno z wielkich osiągnięć II Rzeczpospolitej, ale to jest rozwiązanie tymczasowe, bo Piłsudski czuje się nadal odsunięty od władzy, bo narodowa demokracja upomina się o to, ażeby ona mogła sprawować władzę na zasadzie mandatu demokratycznego. Piłsudski od końca 25 roku otwarcie daje wyraz swojemu radykalnemu niezadowoleniu z sytuacji politycznej. Mówi o pomijaniu interesów moralnych wojska przez rząd i gotowości wystąpienia w obronie tego, co on rozumie przez interesy moralne wojska. Czyli znowu jest to taki podział. Moralny jest Piłsudski, niemoralna jest cała reszta przeciwko niemu występująca. No bardzo ryzykowne założenie. Kiedy zakładamy, że tylko my jesteśmy moralni, a cała reszta jest niemoralna, ryzykujemy naprawdę dużo. Oczywiście to samo myśleli narodowi demokraci o Piłsudskim. To my jesteśmy ci dobrzy, a on jest tym socjałem, komunistą, spiskującym z Niemcami w czasie wojny polsko-bolszewickiej i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że taką ilustracją przygnębiającą, ale jednocześnie bardzo trafną stanu ducha bardzo wielu Polaków zaangażowanych wtedy w politykę może być lektura tekstów napisanych przez Wacława Kostka-Biernackiego. Gorąco polecam jego wspaniałe opowiadania kresowe, wznowione zresztą kilkanaście lat temu w III RP pod tytułem chyba Dziwny Gość. To są perły prawdziwej literatury polskiej okresu międzywojennego. Ale wydał też Kostek Biernacki taki tom w 1931 roku opowiadań politycznych, czy raczej publicystyki politycznej, no, ubranej w szatę literacką, pod bardzo charakterystycznym tytułem Diabeł Zwycięzca. To oczywiście nawiązanie do szydercze, ironiczne, do Sienkiewicza, Bartka Zwycięzcy. To diabeł jest zwycięzcą w tych polemikach wewnętrznych polskich. Notabene warto przypomnieć źródłosłów terminu diabeł. Po grecku diabalein znaczy dzielić, rozdzielać, przeciwstawiać. To jest istota diabelskiej pracy. I ona była bardzo skutecznie wykonywana w II Rzeczpospolitej. A Wacław Kostek-Biernacki był jednym z naj, można powiedzieć, bardziej zasłużonych pracowników w tej dziedzinie. Pozwolę sobie zacytować fragment opowiadania pod tytułem Bat z tego tomu Diabeł Zwycięzca, wydanego w 1931 roku. Pisze tak szyderczo Kostek-Biernacki.
Rozczarowałem się do tej części narodu, która z wielkim wrzaskiem trzyma sztandar reprezentacyjny Polski. To jest opowiadanie z roku 24. On opisuje jakby emocje, sytuację, kiedy Piłsudski jest zmarginalizowany, legioniści są zmarginalizowani, rządzi narodowa demokracja, czy też rząd Grabskiego z jej poparciem. Do adwokatów, prezesów, szlachciców, proboszczów, katolickich Polek, gdybym był człowiekiem ulegającym łatwo wpływom, ta reprezentacja narodu przekonałaby mnie wkrótce, że nie jestem Polakiem, bo śmiałem się swojego czasu z tęgiego mordobicia, jakie otrzymał parę razy hetman duszy polskiej Romcio, czyli Dmowski. Przestałem zupełnie wierzyć, że litania to jedyny środek otrzymania niepodległości, a płaszczenie się przed potężnymi zaborcami to konieczność dla uratowania honoru narodowego. Kostek Biernacki bardzo ostro atakował Kościół katolicki, bardzo często. Pisał dalej tak: cudownie płynęło życie polskie, równo, spokojnie, w nagrodę za to koronowano w Częstochowie obraz, sławiono interwencję wszystkich świętych w cudzie nad Wisłą, zasypano Piłsudskiego i jego wielbicieli takimi alpami oszczerstw, jadu i zbrodni, że ani mowy być nie powinno o wydostaniu się na świat tych ryzykantów. Sztandar honoru narodowego pomógł wznieść jeszcze wyżej kmiotek Polski z Wierzchosławic. Spełnił się oto sen Krasińskiego, stał się jeszcze jeden cud, co za cudowny kraj, poszedł z polską szlachtą polski lud, czyli z Endecją, prawda, Witos. Wprawdzie lud spod Tarnowa, ale zawsze lud. Cicho i spokojnie, idyllicznie po prostu zbratał się ojciec duchowny z policją, Korfanty z Niemcami, Kiernik z sumieniem, Kucharski, to był ten minister skarbu odpowiedzialny za Żyrardów, z Żyrardowem. Któż by wszystkie braterstwa wyliczył? W Polsce jak długa i szeroka rozbrzmiewało gromkie kochajmy się złodzieje. I tak dalej, i tak dalej. No znamy, rozpoznajemy ten ton krytyki. Też pamiętamy Polskę złodziei. Właściwie do pewnego stopnia wciąż jeszcze w niej żyjemy, chociaż zaczynamy złodziejstwo rozliczać. Ale czy można tak myśleć konsekwentnie o kilkunastu milionach współobywateli, że są to tylko złodzieje, mówić o nich w ten sposób bezkarnie, jak robił to Kostek Biernacki? Nie da się tego robić bezkarnie dla spójności społeczeństwa, dla efektywności pracy wykonywanej przez obywateli danego państwa. Nie chcę dalej cytować, że tak powiem, tych peanów do bata, który wreszcie powinien spaść na tyłki polskie, przepraszam za kolokwializm, jak to właśnie przedstawiał Kostek Biernacki. Ten bat spadł w maju 26 roku. Poprzedzony oczywiście też wypowiedziami Piłsudskiego, no bardzo ostrymi, wulgarnymi w dużej części w prasie na temat rządu, trzeciego rządu Witosa, który został wtedy uformowany, na temat wojny polsko-austriackiej, jak to określał Piłsudski i określali publicyści z nim związani. To znaczy są Polacy, czyli Piłsudski i jego zwolennicy, i Austriacy, czyli ci generałowie rozmaici rozwadowscy, malczewscy, którzy przejęli władzę w Ministerstwie Spraw Wojskowych, odsuwając od niego Piłsudskiego. No i wiemy, że Piłsudski zdecydował się sięgnąć w imię swojego przekonania, że wie lepiej, co jest dobre dla Polski, że on rozwiąże także lepiej problem owych mniejszości, o których mówiłem, niż narodowi demokraci, którzy najwidoczniej nie potrafili sobie z nim radzić. Zamach majowy, 12 maja 26 roku, dramatyczne chwile. Po jednej stronie Piłsudski, a po drugiej przecież także bardzo zasłużony, nawet jeżeli będziemy się spierali o proporcje tej zasługi. W zwycięstwie w wojnie 20 roku jego szef sztabu, generał Tadeusz Rozwadowski. Szefem sztabu Rozwadowskiego w 26 roku jest pułkownik Władysław Anders. Oni bronią legalnego rządu. Czy możemy powiedzieć Rozwadowski, Anders, łajdacy, Piłsudski dobry, albo odwrotnie, Piłsudski, łajdak, Rozwadowski, Anders tylko mieli rację? Dramatyczny podział, który
szkodził na pewno Polsce w tamtym momencie. I jego konsekwencje, nie tylko te doraźne, 300 ponad zabitych, 1000 rannych w tych mątwach kolejnych w naszej historii, ale konsekwencje dalsze. I znów nie mam na myśli tych bezpośrednich, takich jak skrytobójcze mordy na generale Zagórskim, bardzo niesympatycznej postaci, ale nawet niesympatycznych postaci nie powinniśmy skrytobójczo mordować. Czy los generała Rozwadowskiego, który więziony na Antokolu w więzieniu w Wilnie, wyszedł z niego tak schorowany, że wkrótce potem zmarł. Nie mam na myśli tych doraźnych konsekwencji, choć one są oczywiście także indywidualnie i społecznie bardzo ważne. Ale mam na myśli utrwalenie tego podziału. Z jednej strony Piłsudski i jego zwolennicy przejmują państwo i ten proces zajmie im trochę, kilka lat. Z drugiej strony tworzy się jakby niezależna struktura obok państwa. Naród przeciw państwu. Odpowiedzią na zamach majowy jest powołanie w grudniu 26 roku obozu Wielkiej Polski przez Romana Dmowskiego. I Dmowski nie chce zdobyć władzy. Nie walczy z Piłsudskim o państwo. Dmowski chce wychować naród przeciwko Piłsudskiemu. W imię innych ideałów. Chociaż i Piłsudski, i Dmowski mają na względzie dobro Polski, ale widzą je inaczej. I oczywiście każdy z nas może indywidualnie odpowiedzieć sobie, który z tych ideałów jest im bliższy, jest nam bliższy. Ale sytuacja, w której jeden potężny obóz polityczny buduje jakby alternatywną wspólnotę narodową obok państwa, jeśli nie przeciw państwu, a drugi obóz polityczny przejmuje całość państwa, tak jakby nie było ludzi inaczej myślących, choć też pragnących dobra Polsce, na pewno nie była dla Polski idealna, że tak to określę najdelikatniej. Te dramatyczne doświadczenia, spoglądam na zegarek, żeby dzisiaj znacznie więcej czasu zostawić na dyskusję, dotyczącą nie tylko dwudziestolecia, możemy rozmawiać oczywiście także o sprawach aktualnych, które przecież wszyscy mamy w głowie. Te dramatyczne doświadczenia rozkładają się w czasie jakby na kolejne etapy. To jest pierwszy etap między 26 a 30 rokiem, kiedy Piłsudski robi wszystko, i to trzeba mu przyznać, żeby zalegalizować, w dobrym tego słowa znaczeniu, bez ironii, bez szyderstwa, dokonany przez siebie przewrót. Świadectwem tego jest choćby piękny tekst rozkazu, który wydał Piłsudski 22 maja. Zacytuję go. Żołnierze, stanąłem znowu na waszym czele jako wasz wódz. Znacie mnie, jeśli nie wszyscy kochać mnie potraficie, wszyscy musicie mnie szanować jako tego, który was do wielkich zwycięstw prowadzić potrafił, a przy ogólnym zepsuciu i demoralizacji nie chciał i nie umiał korzyści własnej pilnować lub dochodzić. Niech Bóg nad grzechami litościwy nam odpuści i rękę karzącą odwróci, a my staniemy do naszej pracy, która ziemię naszą wzmacnia i odradza. I rzeczywiście, poza losem tych, którzy zginęli, którzy ucierpieli bezpośrednio, poza ofiarami indywidualnej zemsty Piłsudskiego, jak Zagórski czy Rozwadowski, ogromna większość społeczeństwa mogła czuć się wciąż po maju 26 roku jak w swoim państwie. Niektórzy może mogli poczuć się nawet bardziej po maju 26 roku w swoim państwie. Na pewno łatwiej wydawało się przez chwilę mniejszościom będzie żyć w tym państwie. I pamiętajmy o bardzo ważnej przesłance, na którą Piłsudski powoływał się, dokonując zamachu. Polska jest zagrożona na arenie międzynarodowej. Rządy parlamentarne, rządy oparte na chwiejnej kombinacji kilku partii i doraźnych interesach jej liderów, nie sprostają
tym wymogom szybkiej, energicznej reakcji na zagrożenie zewnętrzne, które istotnie pojawiło się bardzo wyraziście w grudniu 25 roku. Pamiętamy pakt Locarno, zawarty wtedy przez Niemcy z państwami zachodnimi. Pakt, który oznaczał, że państwa zachodnie de facto dają zielone światło Niemcom do rewizji granic na wschodzie, czyli kosztem Polski, kosztem Czechosłowacji ewentualnie. Rzeczywiście, Locarno zrobiło piorunujące wrażenie w Polsce. Jakby nie działa, czy słabo działa, a właściwie nie działa w ogóle sojusz z Francją. Francja dogaduje się z Niemcami, a wyraźnie okazuje się, że Niemcy mogą próbować rewizji granicy z Polską. Związek Sowiecki krzepnie, umacnia się. To są, przypomnijmy, czasy skutecznego bardzo NEP-u, nowej polityki ekonomicznej, kiedy rzeczywiście Związek Sowiecki wzmacniał się wewnętrznie, choć trwała akurat jeszcze walka o władzę po śmierci Lenina. Wyłaniał się z niej już jednoznacznie Stalin. Ale w każdym razie sytuacja zewnętrzna była niebezpieczna. Cały okres II Rzeczpospolitej ona pozostawała niebezpieczna. I w tym sensie Piłsudski mógł powoływać się zawsze na ten argument. Jeśli chcemy przetrwać w takim otoczeniu geopolitycznym, wobec tych wyzwań wewnętrznych, ale szczególnie zewnętrznych, musimy być rządzeni w sposób sprawny, który umie rozróżnić to, co ważne, decydujące, od tego, co mało istotne. Ważne jest co? Wojsko i polityka zagraniczna. O tym Piłsudski mówił wielokrotnie, że to jest coś, co go interesuje, coś, nad czym musi mieć kontrolę, bo tylko on wie, jak poprowadzić wojsko, jak poprowadzić politykę zagraniczną. Znów pytanie, które można sobie stawiać, ale nigdy nie uzyskamy na nie ostatecznej odpowiedzi. Czy Piłsudski miał rację? Czy rzeczywiście, gdyby nie on, ale rządy parlamentarne trwały dalej, czy polska polityka zagraniczna byłaby prowadzona z gorszym skutkiem? Czy nastąpiłby jakiś rozbiór Polski przed 1939 rokiem? Nie wiemy, nie znajdziemy na to pytanie odpowiedzi, ale wolno takie pytania stawiać. W każdym razie ten argument na pewno przemawiał do wielu. Zagrożenie zewnętrzne było rzeczywiste i potrzeba energicznych, sprawnych rządów wydawała się uzasadniona. Ale żeby dojść do takiej efektywnej kontroli nad państwem, władza Piłsudskiego przechodzi kilka etapów, jak już powiedziałem, Piłsudskiego i Piłsudczyków. Pierwszym jest próba demokratycznego jakby osiągnięcia przewagi w państwie. Przypomnijmy, Piłsudski nie rozwiązał Sejmu. Sejm nadal funkcjonował. Nowy Sejm wybrany w 1928 roku miał być według założenia Piłsudskiego zdominowany przez nową formację, bezpartyjny blok współpracy z rządem. Ale nie został zdominowany, bo wybory były, można powiedzieć, względnie uczciwe. BBWR zdobył najwięcej mandatów, ale daleko było BBWR-owi do zdobycia większości w Sejmie. Tej większości nie miał. Dlatego marszałkiem Sejmu zostaje Ignacy Daszyński z PPS-u. PPS jest już wtedy opozycyjny wobec Piłsudskiego. I dlatego Piłsudski się niecierpliwi, że nadal nie ma kontroli nad państwem. Nadal Sejm mu przeszkadza. Tym bardziej, że ta gra między Sejmem, opozycją w nim dominującą jednak, a Piłsudskim jako nowym gospodarzem państwa polskiego ma swoją logikę konfliktu. Sejm chce pokazać Piłsudskiemu, że nie jest nieograniczony w swej władzy, że nie jest naprawdę gospodarzem i chce postawić przed Trybunałem Stanu ministra z rządu Piłsudskiego, Gabriela Czechowicza. Za to, że ten, rzeczywiście sprzeniewierzył część pieniędzy budżetowych, przekazując je na cele wyborcze w 1928 roku, 8 milionów złotych, ówczesnych złotych, czyli to byłoby kilkaset milionów dzisiejszych złotych. Piłsudski jest tym doprowadzony do prawdziwej pasji,
że przecież tych pieniędzy nikt nie ukradł, nikt nie zużył na prywatne cele. Chodziło o cel, który on rozumiał i który on akceptował. Zdobyć większość w Sejmie dla słusznej idei, dla słusznej partii, dla BBWR-u. A tutaj ci, których uważał, tak jak w tym cytacie z Bristolu z 23 roku, za zaplutych karłów sprzedajnych, śmią krytykować go. Śmią próbować postawić przed sądem wykonującego jego polecenia ministra. I tu pozwolę sobie zacytować słowa marszałka Piłsudskiego z Głosu Prawdy z 29 roku. Dosadne słowa pod adresem przeciwników politycznych. Główna myśl, mówił o posłach na Sejm, i staranie tych panów jest zawsze utrzymanie zupełnej bezkarności posła za wszystkie jego czynności, chociażby najbardziej nieprzyzwoite i najbardziej sprzeczne z najelementarniejszym poczuciem honoru. Polska przecież chowała swych posłów w pierwszym Sejmie, tak zwanych suwerenów, bezkarności zdrady państwa podczas wojny, bezkarności płatnego szpiegostwa w stosunku do armii będącej w polu i umierającej za ojczyznę. W drugim zaś Sejmie, w którym bodaj połowa posłów pochodziła z owej kuźni zdrady państwa, czyli połowę posłów oskarża z pierwszych Sejmów o zdradę państwa. Mocne oskarżenie. Posłowie wychowywali się w korupcji tak dalece sięgającej i tak często uprawianej, że głos posła kosztował niekiedy nie więcej jak 50 zł. No i tu następowała seria obelg, których nie będę cytował pod adresem posłów sejmokracji, pokazująca starcie dwóch wizji państwa. Jedno to państwo, w którym rządzi najbardziej zasłużony, najdalej widzący przywódca, który ma program dla Polski, jest osobiście nieskazitelnej uczciwości, na pewno nie skorumpowany przez nikogo, ale który w związku z tym nie chce żadnej kontroli, żadnego podziału władzy z kimkolwiek, z innymi, tymi, którzy inaczej mogą widzieć dobro Polski. I z drugiej strony rzecznicy, teraz wywodzący się już z różnych partii, bo od PPS-u do Narodowej Demokracji, rzecznicy tezy, że jednak Sejm, reprezentacja demokratyczna powinien mieć swój udział w debacie nad dobrem wspólnym i nad realizacją tego dobra wspólnego. Bo pamiętajmy, że narodowa demokracja w pewnym sensie się podzieliła. Dmowski szedł w tym nurcie przez siebie wychowywanym z obozem Wielkiej Polski, ale w Sejmie pozostali tak zwani profesorowie. Znaczy nie tak zwani, wielu z nich było po prostu profesorami, liderami tej bardzo małej już wtedy reprezentacji narodowej demokracji i oni wierzyli nadal w zasadność systemu sejmowego, a nie tej metody, którą obrał Dmowski. Więc o nich mówię jako o części tej opozycji sejmowej. No, zderzenie oczywiście mogło się zakończyć tylko w jeden sposób. Tam, gdzie była siła, przy takiej logice konfliktu, tam było zwycięstwo. Zwycięstwo, pamiętajmy, odniesione w warunkach z jednej strony zachowujących, można powiedzieć, pewne elementy systemu demokratycznego i prawnego, z drugiej strony wyraźnie przekraczających jego granice. Mam tu na myśli oczywiście aresztowanie 19 byłych posłów po rozwiązaniu Sejmu z końcem lata 1930 roku i osadzenie ich w Twierdzy Brzeskiej. Było jednak czymś symbolicznie trudnym do pojęcia, że w jednej celi, dosłownie w jednej celi, znalazł się osadzony w Brześciu reprezentant ukraińskich nacjonalistów, świadomie zwalczających, chcących zniszczyć państwo polskie i premier rządu, który stał na czele Polski, kiedy Polska walczyła o niepodległość w 20 roku, Wincenty Witos. Bo Witosa posadzili do jednej celi
z Ukraińcem Wiślickim, który szydził trochę z Witosa, no, że widzi teraz premier tego rządu z 20 roku, który bronił wtedy Polski, jak mu Polska się odpłaca. No rzeczywiście byli bardzo poniewierani ci posłowie, głównie z lewicy, tam byli z PPS-u, przede wszystkim z Wyzwolenia, ale także właśnie z Narodowej Demokracji i z PSL-u, Piasta. Byli traktowani ostentacyjnie źle, ale potem spróbowano ubrać to no, jakby w szaty legalności. Odbył się proces. Proces, w którym wyrok zapadł niejednogłośnie. Dwóch sędziów było za przyjęciem wyroku, jeden przeciwny, tak zwany proces brzeski. Sądy działały, dyskutowały, zastanawiały się. To jest ten moment przejścia od okresu dochodzenia do pełni władzy przez Piłsudskiego w Polsce do czasu, w którym Piłsudski już tę pełnię władzy będzie miał. Co było lepsze? Zastanawiał się wtedy na przykład Stanisław Mackiewicz, CAT, redaktor Bileńskiego Słowa. Czy lepiej było zgwałcić Polskę, jak używał tego określenia wtedy? No jednorazowo jakby wprowadzić takie rządy otwarcie autorytarne i już realizować te racje, tę wizję, którą zresztą w większości Cat Mackiewicz podzielał, piłsudczykowską wizję silnej, imperialnej Polski. Czy tak jak uważał Cat, de facto robiła ekipa Piłsudskiego, czyli korumpować stopniowo dziewczynę, aż ta sama ulegnie, czyli Polska, prawda? To znaczy kolejnymi takimi zjawiskami jak najście pułkowników na Sejm, jak proces brzeski, przyzwyczajać społeczeństwo do tego, że ostatecznie zawsze rację ma Piłsudski, ci, którzy wykonują jego wolę. Bardzo trudne pytanie. Znów nie umiem udzielić na nie odpowiedzi, czy lepiej było zgwałcić Polskę od razu, czy było ją lepiej stopniowo korumpować. Ta druga metoda w każdym razie przyniosła w końcu upragniony efekt. Piłsudski od 30 roku praktycznie rzecz biorąc jest wyłącznym gospodarzem Polski. Ale Piłsudski jest stary. Piłsudski nie rządzi sam. Piłsudski zostawia sobie bardzo niewielki zakres tego, co go interesuje naprawdę, czyli wojsko i sprawy zagraniczne. Resztę państwa zostawia swoim ludziom, zaufanym ludziom. Ludziom, którzy kłócą się coraz bardziej między sobą o tym, kto będzie najważniejszy, kiedy starego zabraknie. Bo czasem tak pieszczotliwie nazywali też komendanta, marszałka. Byli ludzie kryształowo uczciwi, tacy jak pułkownik Walery Sławek i bezgranicznie oddany komendantowi zarazem. I byli karierowicze wśród tych wokół komendanta skupionych ludzi, którzy chcieli walczyć o schedę po nim. Wiadomo było, kto wygra. Wygrają karierowicze, nie wygrają ludzie uczciwi. Sławek przegra. Sławek strzeli sobie w końcu w głowę w 1939 roku. Nie będą oczywiście tylko karierowicze wygrywali. Będą wygrywali ludzie, którzy potrafili zorganizować się w rozmaite stronnictwa, koterie, fakcje i będą na swój sposób próbowali realizować dobro Polski. Z jednej strony koteria Koca, Adama Koca, zorganizowana w formę OZON-u, Obozu Zjednoczenia Narodowego, ale nastawiona liberalnie, gospodarczo i nastawiona jednocześnie, paradoksalnie, na kontrakt w pewnym sensie z tą młodzieżą wychowaną przez Dmowskiego, z narodowcami. A z drugiej strony pod parasolem czy pod patronatem prezydenta Mościckiego Eugeniusz Kwiatkowski, realizujący ze wspaniałymi, pozytywnymi skutkami etatystyczny program industrializacji Polski, wyrównywania szans w Polsce. Ogromne zasługi przecież położył Kwiatkowski. W żadnym wypadku nie nazwałbym go karierowiczem. Ale ta logika walki o władzę przy odchodzeniu, wycofywaniu się coraz bardziej starego i słabnącego Piłsudskiego, schorowanego oczywiście przede wszystkim, to też trzeba pamiętać. Niełatwo było przecież nie tylko walczyć o Polskę, ale potem w takim napięciu żyć, takie słowa pisać i mówić, jakie pisał i mówił Piłsudski w walce politycznej
po 22 roku. To go kosztowało wiele, to przyspieszało ten proces starzenia. Ale to pokazywało także słabość tego systemu, w którym nie ma wolnej gry politycznej. Jest jeden tylko mędrzec i są ci, którzy w jego cieniu próbują wykroić dla siebie część jego dziedzictwa. Sanację oceniam, czyli to, co było po Piłsudskim, po 1935 roku, jako jednoznacznie zły okres w dziejach politycznego ustroju Polski. Osiągnięcia były, bo przecież Gdynia rozwijała się ale wtedy właśnie zrealizował swój imponujący, fenomenalny wręcz w rozmachu i w skuteczności program Centralnego Okręgu Przemysłowego Eugeniusz Kwiatkowski. To są niezaprzeczalne osiągnięcia, podobnie jak patriotyczne wychowanie w szkole wtedy. Ale edukacja polityczna korumpowała w istocie obyczaje polityczne Rzeczpospolitej, bo pokazywała po śmierci Piłsudskiego, że wygrywają gorsi, nie lepsi. Najlepsi z Piłsudczyków, tacy właśnie jak Sławek, jak pułkownik Matuszewski, znajdują się na marginesie, bo oni nie umieją rozpychać się łokciami, są powyżej tego, mają honor. Wygrywają ludzie z mniejszym poczuciem honoru. I przychodzi rok 1939. Przypomnijmy, część opozycji jest na emigracji po procesie brzeskim, Witos. Część w tej sytuacji, kiedy nie ma dla niej miejsca w Polsce, ucieka się do działania złego, tak, uważam, że złego. Front Morsz, uformowany w willi w tej miejscowości premiera Ignacego Paderewskiego, kolejnej krystalicznej postaci, myślącej tylko o dobru Polski. Front, do którego dochodzi generał Władysław Sikorski, obolały strasznie, powiedziałbym, wskutek wieloletnich konfliktów, bardzo ostrych konfliktów z Piłsudskim. Właśnie w działalności Sikorskiego, moim zdaniem, przekracza te granice, której nie powinien przekroczyć. Sikorski staje się agentem wpływu Francji, rządu francuskiego na Polskę. Dlaczego? Czy to jest tylko wina Sikorskiego? Nie, to jest wina tego systemu, który powstał w Polsce, bo nie było miejsca dla człowieka tak zasłużonego w 20 roku i tak sprawnie kierującego rządem polskim później. Nie było miejsca w polityce polskiej, bo było miejsce tylko dla pułkowników związanych z Piłsudskim, walczących o jego dziedzictwo. I wtedy niektórzy, jak Sikorski, decydują się oprzeć o każdego. No może nie o każdego. O każdego to był gotów oprzeć się Żymierski, kreatura rzadka. Prawdziwe nazwisko Łyżwiński, bo ten stał się agentem NKWD. W przekonaniu, że o zachodnie państwa zawsze jest lepiej się oprzeć, że to nie jest żadne sprzeniewierzenie się godności państwa polskiego. Przecież i Kościuszko szukał tam pomocy, i Dąbrowski, i tylu innych wspaniałych polskich patriotów. Ale to zawsze jest ryzykowny zabieg, bo kiedy zależy się od obcej pomocy, od obcego wsparcia i siłą tego wsparcia przejmuje się, zamierza się przejąć władzę w Polsce, wtedy oczywiście zawsze trzeba za to zapłacić pewną cenę. Sikorski przecież dochodzi do władzy w warunkach tragedii wrześniowej. Staje się nominatem francuskim na stanowisko premiera rządu polskiego. Czy Polska mogłaby się obronić, gdyby nie było sanacji w 1939 roku? Nie, na pewno nie. Tej tezy nikt rozsądny nie może postawić. Czy Polska uległaby wcześniej, gdyby nie Piłsudski? Odpowiedzi na to pytanie, jak już powiedziałem, nie uzyskamy nigdy. Być może tak, być może nie. Ale wiemy też, że choć Polska, społeczeństwo polskie wychowane przez II Rzeczpospolitą, wychowane przez obóz Wielkiej Polski i wychowane przez szkołę Józefa Piłsudskiego, potrafiło najdzielniej, jak to było w ogóle możliwe, stanąć do walki o Polskę we wrześniu 1939 roku. Ten podział wewnętrzny Polski,
niewątpliwie sprzyjał, ułatwiał drogę tym, którzy wywodzili się z grupy wrogów Polski, komunistom. Oni mogli budować na podziale wewnętrznym Polski część swojego sukcesu politycznego w 1944-1945 roku. Pamiętajmy, jak to się zaczynało. Mamy ugrupowania demokratyczne i faszystowskie. Narodowa demokracja będzie faszystowska, więc jej nie zalegalizujemy. To był ciąg dalszy podziałów z II Rzeczpospolitej, wykorzystywanych, żeby osłabić, rozbić opór przeciwko prawdziwemu podbojowi dokonywanemu przez komunistów z ramienia Moskwy po 1944 roku. A więc endeków od razu zadepczemy w więzieniach ubeckich, a socjalistów na razie będziemy przez chwilę tolerować. Z najlepszymi socjalistami, w cudzysłowie oczywiście z najlepszymi, takimi jak Józef Cyrankiewicz, zjednoczymy się w PZPR. A tych gorszych zaczniemy za chwilę prześladować. W społeczeństwie podzielonym, przenoszącym część tych podziałów przez II wojnę światową, pamiętajmy, Piłsudczycy gdzie są w czasie II wojny światowej? W obozie odosobnienia na północy Wielkiej Brytanii. Nie mogą służyć Polsce tak, jakby chcieli, bo Sikorski wywiera na nich swoją zemstę. Czy ma rację, czy nie, można się spierać. Ale czy pomagało to polskiemu wysiłkowi zbrojnemu w czasie II wojny światowej, polskim siłom zbrojnym na zachodzie, polskiemu podziemiu tutaj, gdzie Piłsudczycy też zostali z niego w dużym stopniu wykluczeni, zmarginalizowani. To jest także bolesny ciąg dalszy tych podziałów, których nie umieliśmy pokonać. Może nie dało się ich pokonać, może potrzeba było na to więcej czasu. Podziałów w II Rzeczpospolitej między dobrymi Polakami, którzy różnie rozumieli swoje powołanie, służby Polsce, ale podział, który utrwaliła II Rzeczpospolita, przyniósł swoje trudne, niedobre żniwo po 1944 roku. Przezwyciężanie tego podziału, które dokona się w czasach komunistycznej walki, kiedy siła, bezwzględna, można powiedzieć, opresja, siła terroru komunistycznego sprawiła, że wszyscy, niemal wszyscy ludzie uczciwi stali się ofiarami, sprawi, że te stare podziały przestaną mieć znaczenie. Ale to będzie dopiero w latach 50. To będzie stopniowo także wskutek pracy wychowawczej Kościoła i zrozumienia, jak ogromną rolę Kościół ma do odegrania w łączeniu Polaków. To stanie się dopiero w czasach prymasa Wyszyńskiego, niezależnie od ogromnych wysiłków, jakie w tym kierunku wcześniej czynił prymas Chląd. To dopiero myślę, że w latach 60. i 70. w dużym stopniu uda się skutki tego podziału wewnętrznego wśród Polaków przezwyciężyć. Kiedy dzisiaj próbuję się wracać do tych podziałów, nie mogę nie wyrazić jasno swojego przekonania, że ci, którzy wzywają do umocnienia tych podziałów, tu Piłsudczycy, tam narodowi demokraci, nienawidźmy się wzajemnie, ci źle służą Polsce. Bo niezależnie od tego, jak wielkie, pozytywne jest dziedzictwo II Rzeczpospolitej, to podział wewnętrzny utrwalony przez wydarzenia, o których tutaj mówiłem, przez tę gorzką część jej historii, niewątpliwie Rzeczpospolitej dobrze nie służył. Dziękuję bardzo.
Thank you.